Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybkie ciasto ze śliwkami na oleju. Zapraszam na ten prosty i szybki przepis. Na nasze szybkie ciasto ze śliwkami potrzebujemy następujące składniki. Przede wszystkim śliwki, pół kilograma śliwek. Już śliwki obrałem i wypestkowałem. Dwa budynie o smaku waniliowym, bez cukru. Dwie szklanki mąki pszennej tortowej. Szklankę cukru. 5 jajek, rozmiar M, szklankę oleju, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i łyżkę cynamonu. W pierwszej kolejności ubijemy jajka z cukrem na puszystą masę. Jajka z cukrem mam już ubite na puszystą masę. Teraz cały czas mieszając będziemy dolewać strumieniem olej. Składniki mam już idealnie połączone. Teraz czas na produkty sypkie. Najpierw mąka, 2 szklanki mąki tortowej, proszek do pieczenia, 2 łyżeczki, 2 budynie o smaku waniliowym, całość przesiewamy i dokładnie mieszamy. Wszystkie składniki ciasta mam już idealnie połączone. Tutaj mam foremkę 28 na 18 cm wyłożoną papierem do pieczenia. Przekładamy nasze ciasto. Na ciasto przełożymy nasze śliwki, pół kilograma śliwek. Układamy skórką do dołu. Śliwki oprószamy cynamonem. Tak przygotowane ciasto przekładamy do piekarnika. Piekarnik, grzanie góra-dół, 180 stopni. Po 50 minutach w piekarniku nasze ciasto jest już gotowe. Spójrzcie, puszyste, idealnie wypieczone. Poczekamy aż przestygnie, posypiemy cukrem pudrem i ukroimy kawałeczek. Nasze szybkie ciasto ze śliwkami na oleju jest już gotowe. Spójrzcie, piękne, puszyste, bardzo smaczne. Polecam ten szybki i prosty przepis. Smacznego!